Koniec z kwarantanną? Profesor. Chorban stawia warunek. Profesor. Andrzej Chorban. Możliwe zniesienie kwarantanny i powrót mutacji Delta. Osoby, które zetknęły się z kimś zakażonym koronawirusem, być może wkrótce przestaną być kierowane na kwarantannę, powiedział profesor. Andrzej Chorban, główny doradca premiera do spraw COVID-19. Nie wyklucza on również, że krótszy stałby się czas izolacji. Jak jednocześnie przestrzegł, po fali zakażeń omikronem może wrócić problem w postaci mutacji Delta. Zdaniem profesor Chorbana, można rozpatrywać zniesienie kwarantanny, jeżeli będzie nadal tak wysoka liczba zakażeń. Możliwe, że będę sugerował takie rozwiązanie, dodał. W jego ocenie, pozostałaby izolacja dla osób z dodatnim wynikiem testu, lecz jej czas również zostałby skrócony, do 2 dni po ustąpieniu objawów. Osoby zdrowe, po kontakcie z zakażonymi, należałoby skutecznie i zachęcać wówczas do noszenia masek, utrzymania dystansu, opisał w rozmowie z RMF FM, zastrzegając, że na razie, tylko o tym myślimy, a jakakolwiek decyzja nie została podjęta. Profesor Chorban ostrzega, po omikronie może wrócić Delta, kiedy rząd może podjąć konkretne kroki? Profesor Chorban mówił o połowie lutego. Zobaczymy, jak zadziała powrót sferii zimowych, czy ta fala zakażeń zacznie opadać, uściśla. Główny doradca premiera do spraw COVID-19 stwierdził też, że na początku marca wykrywanych infekcji będzie mniej niż obecnie. Przypomnijmy, że w czwartek odnotowano ich ponad 54 tysiące. Zwrócił jednak uwagę, że po ustaniu fali omikronu mogą powrócić masowe zakażenia mutacją Delta. Poprzedni wariant nie zniknął, został przytłumiony, przypomniał w RMF FM. Jego zdaniem, wiosenna fala nowych przypadków SARS-CoV-2 będzie niewielka, jeśli sporo Polaków nabierze odporności przez szczepienia lub przechorowanie COVID-19. Według danych rządowych, w naszym kraju jest 4 099 013 osób, które wyzdrowiały z zakażenia koronawirusem. W pełni zaszczepiło się 21 795 822 osoby.